Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, zmianę urządzenia. Tak więc oto jest przed nami HTC One. Więc zaraz go sobie odpakujemy i na początek chciałem właśnie, pewnie pojawią się komentarze, dlaczego nie S4. No i kilka powodów. Na ten telefon akurat trafiła mi się okazja cenowa, bo kupiłem go dosyć tanio. Dwa, chciałem spróbować czegoś nowego i trzy, no przekonało mnie wykonanie tego telefonu, bo no jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i fajne dbało się o to. Tak więc zróbmy sobie takie króciutkie tour po pudełku. Jest to oczywiście pudełko ekologiczne. Coś jest wykonane pewnie z podobnego materiału, jak było to w One X-ie czy w One X Plus. No i na przodzie mamy taką naklejkę, taką dosyć dobrej jakości. Tutaj mamy oczywiście logo urządzenia. Samo urządzenie ja kupiłem wersję czarną. Spodziewałem się jak naprawdę, że będzie to wersja srebrna, ale w sumie ta czarna mi się bardziej podoba. Wiem, że się palcuje oczywiście, no to niestety to jest wada akurat. Ale to już wszystko Wam omówię w recenzji. No i tutaj mamy takie napisy różne, nie wiem czy Wy zobaczycie to. No i oczywiście platforma to Android, procesor jaki jest wyposażony smartfon to Snapdragon 600 o taktowaniu 1,7 GHz, oczywiście microSIM, 2 GB RAM-u, 32 GB wbudowanej pamięci, ekran 4,7 cala Full HD, zagęszczenie wynosi 468 pikseli na cal. No i tutaj też są wymienione różne funkcje, ta kamera, ultrapiksel. Tutaj jakieś mamy informacje różne, więc przystąpmy myślę do unboxingu, bo wszyscy pewnie na to czekają, przepraszam, że tak kamerą właśnie trochę mi się ruszyło. Tak więc podnosimy wieczko. Ok. Tutaj jest nasz smartfon w folii oczywiście. Pudełko powinno być jeszcze w folii całe ofoliowane, ale oczywiście było to ściągnięte w sklepie, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Tak więc już wyjmujemy sobie telefon, troszkę z tej folii nam się już wysunął, więc zaraz przejdziemy do smartfona, sobie odłożę. Tutaj mamy taką tekturkę, którą po prostu wyciągamy, to jest takie wycięcie, żeby smartfon po prostu trzymał się w procesie transportu. No i tutaj mamy ciekawą rzecz, z czymś co się pierwszy raz spotykam w moim smartfonie, czyli mamy taką igiełkę, taki device do wyciągnięcia tacki na kartę SIM. Więc trzeba po prostu starać się tego nie zgubić. Tutaj mamy różne papierki. Tutaj jakiś taki ciekawszy, mi się wydaje, że są jakieś akcesoria oczywiście, jakie możemy dokupić do tego smartfona. No i tutaj jakaś karta gwarancyjna, na pewno jakieś wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. No różne takie po prostu papierki, których na pewno nikt nie czyta. No i dalej przechodząc, no znak charakterystyczny HTC, czyli zapakowanie w te woreczki, więc ja przygotowałem się w nożyczki, bo nie chcę tego rozrywać i będziemy rozpakowywać. Tutaj jak się domyślam jest kabel USB, więc no dobra i tak muszę rozerwać i tak. No i wyciągamy sobie. No jest dosyć fajnej jakości, oczywiście możecie zobaczyć mikro USB, więc sobie odłóżmy. Dalej mamy oczywiście ładowarkę sieciową, która też jest oczywiście w tą folijkę zawinięta. Wyciągamy sobie. No i to jest taka już myślę standardowa ładowarka, jaką dostajemy zazwyczaj od HTC. No i tutaj słuchawki, których na razie nie będę odpakowywał. Myślę, że je Wam pokażę po prostu w recenzji. No i tutaj jakieś stickery po prostu związane z modelem, żeby nakleić chyba z e-mailem, coś takiego. Więc to też nie jest zbyt ważne. No i gratisowo w moim zaprzyjaźnionym sklepie dostałem case'a od firmy Pure. No i bardzo mi się podoba to, że będzie on przeźroczysty i będzie widać całe piękno tego smartfona. Tak więc myślę, że jego recenzję też zrobię, chociaż nie wiem czy już takiego samego nie miałem na S3, tylko w innym kolorze. No i oczywiście folię dostałem, którą też sobie nakleję. Tak więc teraz przejdziemy może troszeczkę do omówienia tego smartfona, czyli wysuniemy go sobie z folijki. No jest troszeczkę upalcowany, przepraszam znowu za tą kamerę. Jest troszeczkę upalcowany, no ale to jest normalne w czarnej wersji. No i oczywiście u góry mamy mamy jacka 3,5 mm, tutaj klawisz power, który służy też za port podczerwieni, którym możemy sterować sobie
telewizor, tutaj oczywiście kamerka z diodą LED. Po tej stronie mamy taką wyciąganą tackę na kartę SIM, też nie wiem, czy zobaczycie. No i tutaj oczywiście przycisk głośności. Na dole gniazdo USB, gdzieś tam jest też mikrofon. No i przód oczywiście te głośniki, te słynne już, które oczywiście przetestuję na pewno. Kamerka przednia, jakieś czujniki, no i ekran 4,7 cala i przyciski funkcyjne. Tak więc to by było na tyle w tym unboxingu, ja tu muszę troszeczkę poogarniać to biurko. Tak więc będę się z Wami żegnał i myślę, że za jakiś tydzień powinny się ukazać jakieś pierwsze wrażenia po prostu z użytkowania tego telefonu. Tak więc ja się z Wami na razie żegnam, do zobaczenia, cześć!